Siemanko, jestem Lucek, to jest Forza Horizon 3, zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Mam nadzieję, że miło spędzicie czas. Dzisiaj będziemy robić coś innego niż zwykle, a mianowicie Forzatron. Extreme Track, już coś wygrałem. Wygraj wyścig o ekstremalnej zabawce, to robi, by zdobyć 25 tysięcy punktów doświadczenia. Testowałem sobie kilka tych torowych, ekstremalnych zabawek. I właśnie chyba jedno się ukończyło. Jeździłem tam Ultimum 720, czy tam czymś tam jeszcze, jakimś Ferrari 599XX, to co było wygranie, co było do wygrania też w Forzatronie. I tutaj mamy tak: ukończ wyścig online, aby wygrać Jaguara XJ220 Horizon Edition. Obcierka: wykonaj 15 trików, wymiana lakieru, by wygrać 3 losowania, to też możemy sobie zrobić bardzo łatwo podczas wyścigu. I w południe: wygraj 3 wyścigi równoległe w ekstremalnej zabawce torowej, by wygrać Mercedesa A45 AMG Horizon Edition. Więc w tym Forzatronie możemy wygrać aż 2 samochody i 2 samochody z serii Horizon Edition. Także jest to naprawdę bardzo fajna sprawa. Do naszej takiej dzisiaj rozgrywki wybrałem sobie Lamborghini Huracan. Wersja torowa z napędem na tył. Tylko właśnie, z tego samochodu to została tylko karoseria i też nie do końca, bo jak byłem w Fordzie Viście, to maska nie otwierała się, tylko się po prostu ściągał cały ten panel. No i środek jest totalnie... nic tam nie ma, jest tylko siedzenie dla gościa, no dla kierowcy, chyba nawet dla pasażera nie ma. Możemy sobie zerknąć do środka. Ciężko tu zauważyć. No i siedzenia są cofnięte, tak? Samochód jest maksymalnie odchudzony. No Extreme Track Toy, po prostu, tak? Ma być super lekko, super aerodynamicznie i po prostu wszystko super ultra duper, żeby samochód wymiatał, żeby jak najlepiej przyspieszał, jak najlepiej skręcał. No, z tym skręcaniem w niektórych zabawkach torowych, ekstremalnych jest różnie. Tutaj natomiast jest bardzo dobrze. Samochód ulepszyłem chyba... no prawie max w klasie S2 i na tuningu tym takim seryjnym, jak się kupuje ten samochód, no to wymiata. Auto jest z DLC, może dlatego jest tak łatwo je dostosować, nie mam pojęcia. Moi drodzy, zauważyłem, że w markecie G2A pojawiła się już Forza Horizon 3, można nabyć, teraz sprawdzałem dzisiaj, za 214 zł, w sklepie Microsoftu jest za 250 zł, także... Warto zajrzeć do marketu G2. Jestem w sumie zaskoczony, że gdzieś indziej się to pojawiło niż w sklepie Microsoftu. Także bardzo fajnie, że jest to też market G2A. No dobrze, a my wracamy do naszych challenge'y, także myślę, że możemy skoczyć do wyścigu równoległego. Tutaj coś takiego jest. Moment. To jest chyba to. Wyścig równoległy, no to jest raczej to, tak? Musimy 3 razy coś tam wykonać? Zaraz zobaczymy jeszcze dokładnie. 3 wyścigi równoległe, no tylko kurczę. Ja znam tylko ten jeden wyścig równoległy w tym miejscu, więc to musi być jakiś taki uliczny, nielegalny. Równoległy się też musi nazywać. Mam nadzieję, że to jest to. 3 wyścigi, no nie chciałbym tych samych jeździć w kółko. Tu jest jakaś autostrada, ale tu chodzi chyba o to, że się jedzie na autostradzie albo coś takiego. O, wyścig równoległy nad rzeką tu mamy, czyli już kolejny i... no i standardowo najtrudniejszy poziom drivatarów, trakcja ABS, skrzynia manualna, trakcja wyłączona, ABS włączony, skrzynia manualna. O tak, miałem powiedzieć. Okej, okay, let's go! Bardzo trudno jest tutaj z nimi wygrać. Naprawdę na tym poziomie trudności są wręcz nie do pokonania. Jak wskazuje sama nazwa. I niekiedy na zakrętach po prostu oszukują, no. Te bociuchy cholerne. Okej,
Cholera, tutaj trochę skusiłem. No, w nocy jest ciężko. No, to mogę sobie elegancko ściąć, nawet nie puszczając gazu za nadto. 350 km na godzinę to jest około prędkości maksymalnej, to 360 nawet. Więcej nie ma sensu, naprawdę, ten samochód rządzi na zakrętach. Chociaż jakbym wziął tutaj moją Ultimę 720, o fuck, będzie ciężko. Powiem wam, że ekstremalnie trudno tutaj coś działać. Udało mi się teraz dojechać na trzeciej chyba pozycji, czwartej pozycji. Zobaczymy, jak sobie teraz poradzę. Nie ma się z czego śmiać, są naprawdę mocni przeciwnicy. Zwłaszcza, że tutaj na wyścigach równoległych jeździmy między wszystkimi klasami. Także nie ma tak, że wszyscy mają Extreme Track Toys. Nie, no to jest jakaś makabra. Jak on pod koniec jechał? W ogóle wszystkie te zakręty jak przyssany do drogi, no. Regera, tak, na pewno Regerą by tak poleciał. Na bank. Nie no, makabra. Ten jeszcze jechał, jakieś gówno mnie tu wyprzedzała, jakaś P1-ka markotna. No i teraz wydłużyłem troszeczkę biegi, żeby jednak ta prędkość maksymalna była większa. I zobaczymy, co teraz się będzie działo. No to jest jakaś makabra, jak oni jeżdżą, ja pier... Nie no, makabra! Jak oni przyspieszają? Biorę Radikala. Zaletą Radikala jest to, że on bardzo mało prędkości traci na zakrętach, ale kurde! Jak ja widzę, że te boty na zakrętach nie tracą prędkości w takich samochodach jak Koenigsegg One albo Koenigsegg Regera, to mnie normalnie krew zalewa. O, uwaga, uwaga. Spadaj, Centenario. Haha, Ultima. Proszę bardzo. Cyk. Wiecie co, jest 46. minuta tego nagrania. Dopiero teraz udało mi się przejechać i wygrać pierwszy wyścig, a jeszcze do przejechania i wygrania mam 3. O, masakra. Musiałem masterować ten wyścig. Miałem jeszcze Forda GT z 17 roku. Zrobionego na tory
też był do dupy, a tu muszę mieć Extreme Track Toys, nie? Także co, jeden wyścig mamy równoległy wygrany, teraz musimy jechać sobie tutaj gdzieś i poszukać następnego. No i lecimy, wyścig równoległy nad rzeką, myślicie, że dam radę? Jak tamten trułem tyle czasu, to nie wiem co tutaj będzie, ale podejrzewam, że też będzie hardcore. Myślę, że nie ma lepszego samochodu do jazdy z tej klasy jak właśnie Ultima i wygrywanie z tymi tutaj pedałami, którzy... O, tutaj jest na przykład jakiś torowy GTR, ciekawe czy on będzie jechał 400 na godzinę. Nie da się go tak zrobić, żeby jechał 400 na godzinę, tak na marginesie. No i zobaczymy jak to mi pójdzie. No start fantastyczny, od razu pierwsza pozycja praktycznie. Także jak się uda to utrzymać, to będzie nieźle, ale tamten coś był naprawdę wyścig holendarnie ciężki. Teraz wypracowałem tutaj w tej Ultimie taki tuning, kompromis między prędkością maksymalną a przyspieszeniem. I to już jest max w ogóle ulepszenie, jakie tutaj można dać w klasie S2. Kurde! Cholerny transit, nie zauważyłem go. Bo jest ciemno jak w dupie, on ma oświetlenie słabe. O, tylko jest problem jeszcze w Ultimie z hamowaniem, niestety. Trzeba bardzo, bardzo dużo czasu tracić na hamowanie. No oni na tych zakrętach, zobaczcie, mnie podgonili tak, nawet tam nie zwalniali. 300 km na godzinę przy wewnętrznej. Ale właśnie na tym polega ten poziom trudności, żeby wygrać z czymś, co w rzeczywistości jest niemożliwe. Okej. Kurde, tu źle podjechałem, ale jakby oni tak podjechali, to by się nic nie stało, normalnie by ten zakręt wzięli. O, kurde, tutaj patrzyłem się na tego bota, specjalnie patrzyłem się na tego bota z tyłu, bo on wyleciał poza drogę i tak się zastanawiałem, czy mnie tą polną drogą dogoni. Tak się też zdarzało, znaczy polną, kurde, tymi bezdrożami. O, świetnie! Jest! Nie mogę cofnąć! Jest! O kurde, udało się. A ten Viper mnie pod koniec tak podgonił. Makabra. Kurde, no te cholerne boty. Nie ma lepszego bata niż ta Ultima 720. Jest jeszcze ta druga Ultima 1020, czy coś takiego? Ale... jak ją się zrobi tak jak tą Ultimę, w sensie da się ospoilerowanie, tam ulepszy trochę silnik, no to ona już wyklacza poza tą klasę S2. No i wtedy jest za mocno, nie możemy nią tutaj się bawić, tak? Ukończyłem 3 wyścigi równoległe, jest... godzinę mi to zajęło. Masakra. Klasa S2. Wiecie co? Tak naprawdę, gdybym wziął klasę S1, byłoby mi znacznie lepiej, łatwiej. Zobaczymy, czy zaliczone jest to już. Co? Jak to nie zaliczone? 3 wyścigi równoległe w ekstremalnej zabawce torowej, by wygrać Mercedesa. 3 wyścigi równoległe, no. Wygrałem. W południe. O co biega? Co to są te wyścigi równoległe do cholery? Moim zdaniem to było właśnie to. No tak są nazwane do diabła. Kurde! Wyścig równoległy. Czy to nie jest wyścig równoległy? Gdzie jest jeszcze wyścig równoległy? No nie ma innego wyścigu Kuźwa. Wiecie co, moim zdaniem to jest trochę niejasno wyjaśnione tutaj. Mamy w tym Forza Tronie wygrać 3 wyścigi równoległe. Tak się nazywają. Ja myślę, że to jest jakiś błąd w tłumaczeniu. Niby wygrałem te 3 wyścigi równoległe, te nocne, ale kurczę, to jednak chyba nie jest to. Nie wiem, o co tutaj biega. Jeśli wiecie, to piszcie w komentarzach. Ja już mam dosyć. Ach, masakra. Podejrzewam, że to wyzwanie jest łatwiejsze niż to, co ja tutaj przyszedłem. A, i widzę, że...
Tak, teraz dołączyłem do gry online, bo trzeba wygrać tylko jeden wyścig, żeby dostać Jaguar. Właściwie nie trzeba nawet nic wygrywać. Trzeba tylko ukończyć wyścig online, żeby dostać Jaguara XJ220, więc co by to nie było, nawet jeśli by był to totalny offroad, to w Ultimie mi się powinno udać. No, widzę, że tutaj chyba będziemy ścigać się po asfalcie, więc może nie będzie tak źle. Zobaczymy, jak mi pójdzie teraz po tym zajebistym treningu na singlu z takimi hardkorowymi butami. Zobaczymy, jak mi pójdzie z normalnymi graczami, czy coś tam to ćwiczenie teraz godzinne dało przed jazdą z ludźmi. A wiecie co, chciałbym jeszcze na koniec poruszyć jeden temat. Chodzi tu o NFS World. Wiem, że dużo z was grało w Worda, ja też dużo grałem przecież z Worda i dużo nagrywałem z tego. Teraz ponoć jakaś francuska ekipa wzięła się za odtworzenie tej gry. Nie wiem, czy oni wykupili prawa do niej, no bo przecież nie mogą używać tych plików bez wykupienia licencji na ich używanie, więc jeśli będą ich używać i wiecie, zarabiać na tym jakkolwiek, no to będzie to kradzież, ale no próbuję się dowiedzieć, czy oni coś tam wykupili, czy to będzie tak na serio już robione. Nawet zrobili już własne logo, własne intro do tej gry, więc może coś z tego będzie, fajnie by było w sumie. Bo gra chodziła nawet na komputerach z liści i gałęzi. Także każdy mógł sobie na nią pozwolić, tak? A zapomniałem, że tutaj na multiku kultura jazdy jest zupełnie inna. Każdy na każdego. Jak chcesz na deathmatchu. Ale spokojnie, zaraz się rozkręcę chyba. Co ten z tym Astonem wyprawia? Aj! Jeździ po bandzie. Okej, może się w końcu rozpędzę. Wrzucę jakąś czwórkę. Jeśli macie jakieś informacje na temat tego Worda, też piszcie w komentarzach. No i przede wszystkim te wyścigi równoległe. O cholerę tam chodzi. No, drugie miejsce nie tak źle, chociaż mogło pójść lepiej. Startowałem z drugiego. Udało mi się w sumie utrzymać, tak, ale no nie jestem zadowolony ze swojego przejazdu, mogło pójść lepiej. Zwłaszcza na początku mogłem trochę bardziej pounikać tych ataków innych gości. Niemniej, zobaczcie, druga pozycja z botami, siódma, kurczę, czwarta. Ciężko jest, naprawdę ciężko. No tutaj też mnie boli, ja to już powtarzam cały czas, ale boli mnie, że też nie pokazuje się, kto na jakichś wspomaganiach jeździ. Aventador to wiem, że na pewno ma łatwiej, bo ma napęd na 4 koła, tak? Ale to troszeczkę boli. W Dekruma na przykład mi się bardzo podobało, że była pokazana szara kierownica, żółta i czerwona. Tak przy Niku na przykład. Czerwona oznaczała wyłączenie wszystkich wspomagań, żółta wspomagania jakieś tam lekkie. No i bez kierownicy, taka szara kierownica, to były już chyba wszystkie wspomagania powłączane jakoś tak.
Tak czy inaczej ukończyłem wyścig online i teraz powinienem dostać tego Jaguara XJ220 wersję Horizon Edition. No i zobaczcie, ukończyłem wyścig online, to było bardzo proste, bo nie trzeba było nic wygrywać, tylko trzeba było po prostu ukończyć. Jaguar XJ220 Horizon Edition jest już u mnie w garażu, obejrzymy go sobie. W sumie z tyłu ten samochód przypomina mi troszeczkę Koenigsegga Regera. Bardzo, no myślę, że dość podobne są te auta, jeśli chodzi o tył. A z przodu no to jest już Jaguar. Jest Jaguar Horizon Edition, bardzo fajnie. Ponoć w Forza Tronie następnym, znaczy ktoś tak mówił mi na live, że będzie do wygrania Sesto Elemento. Także ja jestem ciekawy. I tak ten Jaguar już wygląda bardzo fajnie. Zobaczmy, czy tutaj możemy światełka. Cyk, proszę bardzo. Myku, myk, jak się opuszczają fantastycznie światełka. Świetnie to wygląda. Tu możemy sobie maskę otworzyć. Tak, mamy jakieś tam chłodzenie. Tutaj środek. To jest fura, co? No i zobaczcie na ten tył. Zamkniemy jeszcze na chwilę. Tył w Jaguarze i tył w Regerze. Tak wygląda sobie. Oczywiście Regera jest szersza raczej i większa. Chociaż cholera wie. Nie widziałem tych samochodów obok siebie. Można by tam zobaczyć jedynie na rozmiary. Ale tył jest bardzo podobny do tego Jaguara. Mi przynajmniej przypomina. Może w Jaguarze jakbyśmy usunęli ten spoiler, to jeszcze lepiej by było, tak? Natomiast ta Regera ma tylko jeden bieg. Silnik spalinowy i silnik elektryczny. To jest też ciekawe rozwiązanie w tym aucie, ale w Forzie jest mega trudny do opanowania. I ja go miałem kiedyś, ale sprzedałem, powiedziałem, pierdziele, nie chcę go mieć. Ile on kosztuje? 2 miliony prawie. Nawet mnie nie stać. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Piszcie w komentarzach, co o tym wszystkim myślicie, co wam opisałem. Dziękuję wam, trzymajcie się na razie, pa pa.